Siemano, witajcie z tej strony Melek, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3. Witajcie, witajcie wszyscy moi widzowie. A jeżeli nie jesteś moim widzem, w tej chwili masz zostawić suba. Dziękuję ci za to, no i bardzo będzie mi miło, jeżeli również zostawicie łapeczkę i komentarz pod tym filmem. Z góry dziękuję, a teraz zaczynamy. Musimy znaleźć Juzia. Wykonujemy misję z Sianą dawno, dawno temu. Znajdź Juzia, dobra, no to ona nas pewnie będzie nas prowadziła. W ostatnim odcinku pod koniec walczyliśmy z jakąś cholerną wiedźmą. Zapisujemy i lecimy szukać Juzia. To co właściwie dzieje się w mieście? No bagno, wojna. Więc musimy się śpieszyć. Spokojnie, w krainie bajek czas płynie inaczej. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. O proszę, chciałbym mieć taki świat. Że pomyślcie sobie widzowie, przykładowo ci gracie w grę, na jakąś tam gierkę, wchodzicie sobie do takiej krainy, gracie sobie tam tydzień, a wychodzicie, a już tacy zmęczeni, dobra, to już mam na dzisiaj dość, a tu się okazuje, że minęło tylko 5 minut w realnym świecie. To by było piękne widzowie, co nie? Dobra, lecimy szukać Juzia. Mówiła, że jest niedaleko. Co to za jakieś plamy są? Co to jest? Jakiś kamień? Dobra, nie wnikaj. Skrzaty? Jak ma z nimi... Aha. A, szybko pójdzie. O, tak. A ty co? Sjana walczy z nimi? Dobra. To jest książka dla dzieci? Tak średnio bym powiedział. Ogólnie to trzeba miecz naprawić. Bo się rozdupił i w ogóle mam czkawkę. Nie wiem dlaczego. Idziemy, przepraszam. Sympatyczne te skrzaty. Miały chronić krainę bajek przed intruzami. Takimi jak ty. O proszę. O kurde, widzowie, co my tu mamy? O, jednorożce. Złapmy je, to nie trzeba będzie wszędzie łazić na piechotę. Dobra. Dobra, płotka. Mamy uczucie, co? Przypomina mi o dzieciństwie. A mnie zgoła o czym innym. Możesz rozwinąć? Wolałbym nie. Ulala, widzowie, patrzcie się, jaka piękna kraina. Elegancko to wygląda. Dobra, lecimy. W ogóle coś się tutaj dzieje. W ogóle! Wszystko w porządku! Już ci pomagam. Juzio! Zaraz go zagryzą! Chwilę tym mieczem, trzeba drugim. O tak, na wilki to trzeba... O tak, właśnie tak. Nie lubię walczyć z wilkami, no ale co tam? Biały wilk walczy z wilkami. A ta sobie jeździ na tym jednorożcu różowym. Dobra, widzowie, trzymajcie się. W ogóle, czy ja nie za dużo powtarzam widzowie? No bo z wami robię misję, nie? No cześć, Juzio. I to będzie Józek. Cześć, Józek. Już po wszystkim. Wcale nie! To jest jeszcze... Rudy Juzio. Za tobą! Nie przejmuj się, on zawsze kłamie. A, to ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Słuchaj, mały. Jaś mówił, że wiesz, co się stało z jego trzema fasolkami. Wcale, że nie wiem. A w ogóle to uwaga na wilki. No, słabe to było. Co się stało z czerwoną fasolką? To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Długa. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. To gdzie mogłaby być? O, na pewno nikt jej nie połknął. O, nie, nie, nie! Na pewno nie! Oczywiście, ale gdyby, to kim byłby ten nikt, co jej nie połknął? Człowiekiem! Najbardziej ludzkim człowiekiem w całej bajkowej krainie! Ludzie! Wilki! Chodu! Wiesz, o kim on mówi? Dobra, lecimy dalej. Niebieska fasolka, gdzie jest? Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką. Ciekawa rozmowa. Może jednak sobie przypomnisz. Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? Nikt. Trzy razy nikt. Na pomoc! Wilki! Dobra, żółta fasolka i lecimy od tego Juzia. O żółtej fasolce? Jest gdzieś bardzo,
ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. I kto ją ma? Łysy parobek, który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. No to dobra. Wilki! Dobra, przymknijże się. Słowo o wilkach, a pokroję cię na kawałki i skarmię nimi ryby, rozumiesz? O tak. Pora na nas. Trzymaj się, baw się dobrze z wilkami. No dobra, pora na nas. Uważajcie na wilki! Co za Juzio. Trudny rozmówca. Bo ja wiem. Wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. To gdzie teraz? Nie jestem pewna. A więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia nabiorą sensu. Dobra. A tego znowu tak dużo. Czerwony kapturek, 3 świnki, złotowłosa i 3 niedźwiadki, długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. No dobra. Lecimy. Po kolei. W którą stronę? W tą czy w tą? Po co ja to zbieram? Niebywałe. Musiałaś uwielbiać to miejsce, co? Z początku, ale dzieci szybko się nudzą. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu... Co to? I co? Krzaty. Wymyślałam nowe zabawy. Na przykład, co się stanie, kiedy każę złotej rybce wyjść na brzeg? Dobra, pierwsze, co tu mamy? 3 stołki, 3 łóżka, 3 miski. Jedne trochę za duże, inne za małe. A część sam raz. To nie jest rzeczy, misie. Daj 3 magiczne fasolki. No i co ja to mam zrobić? A tu jest. Ktoś jadł z naszych miseczek. Co się chce, ale co ja zrobiłem? Dobra, zabijemy książkę. Albo i nie. Chyba to nie miało tak wyglądać. Trudno. Zabiłem 3 misie. No i dziękuję. I pozdrawiam. Dobra. Sprawdźmy to ciało. Miała złote, ładnie przystrzyżone włosy. Reszta ciała tak zmasakrowana, że ciężko cokolwiek stwierdzić. A dobrze i tak. Zawsze wszystko brała bez pytania. Pasówki nie ma. No nic. Szukamy dalej. Idźmy dalej. O, jest i koń. A jak zawołam konia, to przyjdzie... O, jest, dobra. Elegancko, to lecimy na płotce. W takiej formie, niech będzie. Dalej. Lecimy do kolejnego punktu, który będzie... Szybciej! A właśnie! Przydałyby się im imiona! No, płotka. A tutaj co się dzieje? Witam, zły wilk, co się stało? Anyżek! Dobra. To niezły Anyżek. Serio? Ech. Dobra, pogadajmy z wilkiem. Gdzie jest kapturek czerwony? Możemy porozmawiać. Ciszej, kurwa, moja głowa! Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumcajsa. Aha, okej. Okay. O, Siana, kopelat, trochę się zmieniłaś. A ty nic, a nic, zły wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić? Z Salineczką? Jeden kieliszek i leży pod stołem. No, czego chcecie? Fasolki. Szukamy Możesz napić się z nami. O, dobra, napijmy się. Zawsze możesz napić się z nami. Co teraz? Daj spokój, mam takiego kaca, że ledwo stoję. Ale ty nie stoisz, chłopie. Klin klinem. Nie mam mowy, a co ci się tak na picie zebrało? Chcesz zalać jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wyglądasz zbyt księżniczkowato. Wydziedziczyli mnie. Wygnali. Takie tam rodzinne niesnaski. Szukamy magicznych fasolek. Szukamy magicznych fasolek. Gdzie one są? Idziemy. Widziałeś może? Dostałem jedną na przechowanie, ale... No to dawaj. Gdzie ona jest? Mów! Nie tak głośno! Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne.
a ta już z groźbami, cała siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo, ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili, że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej Zołzie, pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać o fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! Mogę go zabić? No i co ty na to? To co teraz? To co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu No tak, muszę się udać do studni. Taką miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc uciec, to proszę, wykaż się. Wskocz do studni i go wyłów. No ruchy, ruchy! No dobra, dobra. No dobra. Czas skoczyć do studni. Połamanie nóg. Oj, oj, chyba znalazłem. Witam, witam. Co tak leżycie? Dobra, trzeba stąd teraz jakoś wypłynąć. Pewnie innym wejściem, wejściem. O tak, widzowie, idziemy. Znaczy, płyniemy w sumie. No Geralt, wypływaj, bo się utopimy. No, elegancko. Jest Isian? No jest, ubiera się. Czemu tam jest koń, pies, kot i kogut? Co jest grane? Co mam? Nie twój rozmiar. Ja go wezmę. Uładnij mi. No pewnie. Tak, ładnie ci. Tak. Całkiem, całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. A mam pytanie, mogę sprawdzić tego konia? Wcielisz się w rolę wnusi? Mhm. A ty w myśliwego. Dobra. Czy wracamy? A, szkoda. Myślałem, że... Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. Siana zajmie jego miejsce. O! Nic nie szkodzi. Siana zajmie jego miejsce. Co? No nie mogę wam zabronić. Więc... Wnusiu, podejdź. Aha. Tu bliżej. Pijana baba. Babcia. Ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnusiu. A czemu masz takie wielkie zęby, Żeby cię łatwiej zjeść. A, i będzie walka. Okej, okay, tak myślałem. A czemu czemu od razu na mnie z mordą? Nie lubi. Dawaj go do studni, zepchamy go. Dawaj go tam. Kurde, a myślałem, że pójdzie fajnie. Coś fajnego się stanie, a tu nie. No, stanie się fajnego, zginę. Co, ma downa? Ta babcia ma downa. Dawaj go do studni. Dobrze, Siana. Dawaj, co jest kurwa? Dawaj, dawaj, fasolę, idziemy. Ale go wywaliło. A co Józio mówił o czerwonej fasolce? Mają człowiek, na pewno jej nie połknął. Mhm, trzeba otworzyć brzuch. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest, czerwona fasolka. A czy to nie była nerka? Hehehe. To jesteśmy krok bliżej celu. Chodźmy dalej. Co się stało? No co?
Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości. Ja na twoim miejscu miałabym mnóstwo pytań, choćby... Siana, co się z tobą działo po tym, jak cię wygnano? A ty nic? Omijasz te... Nie obchodzi mnie to. Idziemy. Po prostu jesteś mniej ciekawa, niż ci się wydaje. No dobra, powiedz, co się z tobą działo. Skoro sama poruszasz ten temat, chętnie posłucham. Szlachetni kawalerowie z Toussaint wywieźli mnie aż do Puszczy Kedydu i tam zostawili. Samą, bez grosza, w podartej sukni z koronek. A właśnie zaczynały się mrozy. Liczyli pewnie, że coś mnie zeżre. Albo zrobię wszystkim uprzejmość i sama zdechnę z głodu. Ale jak zwykle zawiodłam pokładane we mnie nadzieje. Tydzień błąkałam się po lesie. Byłam sina z zimna. Obgryzałam korę z drzew. Wreszcie zobaczyłam światełko między drzewami. Obóz. To byli bandyci. Brodaci, pijani, brudni od krwi. Byłam pewna, że mnie zabiją. Zgwałcą. Albo jedno i drugie. Ale tak się nie stało. Nie. Wtedy się przekonałam, że morderca może być lepszym człowiekiem niż rycerz w lśniącej zbroi. Przygarnęli mnie. Wyjechaliśmy do Nazairu, a ja robiłam, co mogłam, żeby się odwdzięczyć. Szybko awansowałam w ich szeregach, aż w końcu zostałam hersztem całej bandy. Sporo przeszłaś, dobra. Chodźmy dalej. Sporo przeszłaś. Tak. A moja siostra w tym czasie deptała winogrona i gziła się z minstrelami w pierzynach. Ale to nie ona cię wygnała. I nie za to mam do niej pretensje. Tylko za to, że o mnie zapomniała. No raczej nie zapomniała. Dobra. Starczy pogaduszek. Chodźmy. Dobra, chodźmy, chodźmy. Trzeba sprawdzić tego konia i koguta. Widzowie, ja sobie to znajdę. To było gdzieś tutaj. To było tu? O, jest! Co to kurwa jest? Widzowie, coś mi się tu nie podoba. Cztery zwierzęta, jedno na drugim. Jak nazywała się ta przypowiastka? Muzykanci z Blaviken. Właśnie. Ty też masz jakieś związki z tym miastem, nie? Ale to nie ma nic wspólnego z bajką. Oj, Geralt, Geralt. A mówią, że to ja jestem okrutna. Lubiłaś Annę Henriettę? Żartujesz? Uwielbiałam ją. Moja młodsza siostrzyczka, taka piękna, taka słodka. Ale jak mnie wyrzucali z pałacu, nawet nie wyjrzała z okna. Może nie wiedziała, może nie mogła. I nie mogła dać mi amnestii, jak już została księżną, ha? Proszę cię. O, patrz, nilfgaardzki cesarz wyszedł się pochwalić nowymi szatami. Co to kurwa jest? Najlepsze szaty, jakie widział świat. Co to jest kurwa? Idziemy dalej. Dobra, co my tu mamy? Następnego, widzowie. To domki świnek, kojarzysz, nie? Były sami... No dobra, wiem, o co chodzi. Wygląda na to, że wilk zdmuchnął już im domek ze słomy i drewna. Został murowany. Powinniśmy tam zajrzeć. Pamiętasz, co mówił Józio? Jedna z fasolek leży w szczerym polu i pilnuje jej trzy razy nikt. Ta może być to. Ale jak ja mam tam się dostać? Dobra, z buta wjeżdżam. Aha! Wandal ten do żony! Na jego! Czemu to gada? Nie spodobało im się to. No zabij je! Co się tu kurcze dzieje? Zabiłem trzy świnki. Nie pytajcie dlaczego. A może by tak zrobić pieczone świnki? Kurde. Jak dzikie świnie. Dobra, elegancko. Ta stura ma w sobie... Nic tu nie ma. Może tu. O, jest.
Fasolka kolejna. Zły wiedźmin chuchał, dmuchał i proszę, mamy fasolkę. Mamy fasolę. Co niemożliwe? To ty masz poczucie humoru? Nie. Szczątkowe, ale mam. Szczątkowe, ale tak, mam. No proszę, człowiek niespodzianka. Co tam jeszcze kryjesz w zanadrzu? Na przykład całkiem nieźle śpiewam. O pannach z Wikowaru, rzecz jasna. Ale to może innym razem. Co taką? My tu gadu gadu, a robimy. No dokładnie. Szukamy dalej. No to chodźmy. Rozglądajmy się dalej, widzowie. I co? Co to kurwa jest? Nie. W ogóle nie. Jakiś zamek. Iluzji, portali i tak dalej. Zawodne to wszystko. Kawaler starej daty, co? A co to jest? Kawaler starej daty. Co to za zamek? Dobra, chodźmy. O, tutaj jest coś. Witam, witam. Co się tutaj dzieje? O. Uważaj, Waść! Calineczka. Zdechwałeś calineczkę? O kurwa. A to była moja ulubiona bajka. Wybacz. Dlaczego? Bo nie była o księżniczce. Bajki o księżniczkach są nudne. Sorry, to nie ja. Dobra, chodźmy dalej. Uważaj, skrzaty! Jakie skrzaty? Odejdź ode mnie, skrzacie. Dużo tych skrzatów. Polerne skrzaty. Widzowie, pomożecie? No to dobrze. O ty gnoju. O ty skrzacie. Umieram, widzowie. Dobra, elegancko. Chodźmy dalej. Bo tutaj się coraz bardziej... A tutaj co to jest? Rolnik! A to co kurwa? Koziołek matołek. Kot? Zapałki, papierosy, fajki, sprzęt. O, tablica ogłoszeń. Dodatko jest... Nie od gęsi. To coś nowego. Gang, gang. Będziesz się tym teraz zajmował? No tak. Wiedźmin nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. Udaj się do domu gęsi. O, widzowie, idziemy do domu gęsi. Nie ma to tamto. Widzowie, ale tu w sumie byliśmy już, mi się wydaje, czy nie? Gdzie ta gęś jest? W domu jej nie ma. No to gdzie jest? Za domem? Przed domem? O, tutaj są jakieś... O. Pióro złamane. Doszło do walki. O, nie! Pierze. Gęś musiał... Gdzie? Mocno a tu. Skrzydłami. Dobra. Albo... Uważaj, skrzaty! Znowu te skrzaty cholerne. I ogólnie widzowie, to mi się pomału... Mikstury kończą. Nie wiem, czy mogę tu medytować w tym świecie, czy nie. Chyba tak. Sprawdzimy to za chwilę. Kurwa, co ja włączyłem? W czasie walki takie rzeczy się włączają. Dobra, skrzaty tu... już ich nie ma? Chodźmy dalej. Gdzie jest ta gęś? No, wskoczyła. Ej, patrz, tam między drzewami. Jakiś owóz, czy coś? Gęś jest nasza! I złote jaja też! Co? Popie, jakie złote jaja? O nie, topor to zostaw. Dawaj złote jaja. Przydałabyś taka gęś. Chłop co wyskoczył do góry i spadł. Ale masz... Ale jesteś szybki. Błyskawica. No i oczywiście... Room size! Siema, byku, jak ja cię lubię. Masz dalej te pszczoły w brodzie? Jasne. No i... Lepsze jaja złożę na wolnym wybiegu. Mam jest. Gdzie klucz? Mam go. Room size go miał. Otwórz. O, witam panią. Składaj te jaja. Dasz mi jajko? Dobrze, że wywiesiłaś to zlecenie. Inaczej bym cię tu chyba nie znalazł. O, dzięki.
Hej, patrz! Złożyła dla ciebie złote jajo. Ha! Żeby wszyscy zleceniodawcy byli tacy hojni. Co prawda wolałbym magiczną fasolkę, ale nie będę narzekał. Dobra, widzowie, wracamy teraz do tej dziewczynki tam, co była. Chyba, że to jeszcze by je znosiła. Jaja. Taka praca. Nie wierzę. Musiało być coś jeszcze. Nic nie było, idziemy. Dobra, widzowie, jesteśmy koło tego koziołka matołka. Jak to wygląda? Dobra, no tu mamy tą dziewczynkę. Przesiwamy? O, tak. Papieroska, tabaki, może działeczkę fistechu. To jak będzie? Aha, okej. Okay. Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale wiecie jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Fasolki. Fasolek. Masz jakieś? O ile to nie jest nazwa jakichś prochów, to nie bardzo. Ale może chcesz... Hej, skąd masz tę wstążkę? Ona jest moja. Tak? To czemu leżała w krzakach? Znalezione, niekradzione, rybko. O co chodzi z tą wstążką? Wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam, jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stare, dobre czasy, kiedy byłam kimś innym. Kochani, pójdźcie z tymi zwierzeniami gdzieś indziej, hm? Straszycie mi klientów. No ale tu nie ma żadnych klientów. Jest kot w butach. Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę? Za darmo? To ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracali. A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. Nawet jak ładnie poproszę? Jak ładnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. O, proszę bardzo, no to gramy w gwinta. A co jeszcze masz na sprzedaż? O, popatrzmy. Co tam w ogóle masz na sprzedaż? Tak jak mówiłam. Nie chcesz kupić coś ode mnie? Zagrajmy o wstążkę w karty. Dobrze, zagrajmy. Jak przegrasz, to oddajesz wstążkę. Nie rób sobie nadziei. W gwinta nie ma. No dobra, dobra. Dobra, widzowie. Zobaczymy, jakie będą karty na początku. O kurwa. Widzowie, potęga. Ale nie potrzebuję tych manekinów chyba. Dobra, i to wymienimy. I leci. Aha. No dobra. Dwie pożogi. Dwa manekiny. Pan lusterko, lecimy z tym, z tą panią. Dobra, widzowie, chyba dziewczynka się już kończy z kart. Chyba będzie win prosty, za pierwszym razem oczywiście, żeby nie było. No dobra, dobra. A jej walnę jeszcze to, żeby wiedziała, że przegrała. Bum. Idealnie, pięknie, dawaj wstążkę i lecimy dalej. Szlak. No, słowo się rzekło. Wstążka jest twoja, a teraz spadajcie. No, jaka grzeczna. To spadajcie. Niewychowana dziewczyna. Gdzie masz tych klientów? O. No dobra, mów. Co mówić? Ale co? Czego chcesz w zamian? Bo przecież nie zrobiłeś tego z dobroci serca, prawda? Niczego nie chcę w zamian. Ja... Dzięki. No to lecimy. Czy nie lecimy? Porozmawiaj z długowłosą. A gdzie ta długowłosa? Zobaczmy, mapa w ogóle działa? Nie mogę zrobić tej na mapie. O nie. Koziołek materiał. Dobra, widzowie. Materiał już jest dość długi. To w następnym odcinku kończymy to zadanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka, papatki, hejo!